W Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbył się międzynarodowy panel dyskusyjny pod tytułem Media dla biednych, zorganizowany przez doktora Wojciecha Wcisła oraz Katedrę Języka Mediów i Komunikacji Społecznej. Głównym tematem spotkania była pomoc ubogim i rola mediów na rzecz solidarności z potrzebującymi. Doświadczenia polskie, niemieckie, ukraińskie i litewskie. Gośćmi konferencji byli m.in. dyrektor Katolickiego Radia R, ksiądz Mieczysław Puzewicz, dr Tomasz Mildgen, Caritas Diecezji Kolonia, Erika Spajsi-Terusznow, Caritas Diecezji Wilno i Oksana Cymbaliuk, ukraińska dziennikarka, a także koordynatorka projektu Twarze Lublina. Pomysłodawca konferencji mówił o utworzeniu takiej inicjatywy i chęci dalszej organizacji oraz jak media publiczne, a zwłaszcza komercyjne, postrzegają zjawisko biedy. I pytanie o obraz biedy w mediach, na pewno można ogólnie powiedzieć, że na pewno jest różny, zależny od tego, w jaki sposób medium jest zorientowane na biedę. Mogą być media komercyjne, dla których bieda jest czymś może niewygodnym, może czasami tylko zjawiskowym albo nastawionym na jakiś show. Moderator tej dyskusji, dr Olga Białek-Szwed, przedstawia własne stanowisko, jeśli chodzi o obraz patologii społecznej. Mówi o chęci mediów do pokazywania biedy i co należy w tym kierunku zmienić. Bieda występuje w mediach wyłącznie wtedy, kiedy jest atrakcyjna dla odbiorcy i dla mediów, czyli w sytuacjach bardzo incydentalnych, takich katastroficznych, ekstremalnych, chciałoby się powiedzieć. Natomiast taka bieda powszechna, codzienna, która najbardziej doskwiera przeciętnemu, ubogiemu człowiekowi, no jest raczej niewidoczna, bo dla mediów komercyjnych jest po prostu nieatrakcyjna. Mimo ogromnej społecznej wagi problemów ubóstwa i wykluczenia społecznego w ostatnim dwudziestoleciu w Polsce, nie należały one i nadal nie należą do ważnych i często poruszanych tematów w dyskursie publicznym. Media często kupują to, co atrakcyjne, a bieda jest po prostu pomijana. Rafał Januszczak, Peszyn TV.